oto szybki i skuteczny sposób na oczyszczenie jelit w domu. Jelita zanieczyszczone złą żywnością, toksycznymi substancjami oraz potencjalne patogennymi grzybami, m.in. Candida albicans czy bakteriami, mogą bardzo źle wpływać na nasz organizm. Wówczas głównymi naszymi problemami mogą być zaparcia, biegunki, wzdęcia, problemy skórne, huśtawki nastrojów czy nawet cięższe choroby. Dlatego dziś mamy dla Was miksturę, która w szybki sposób poradzi sobie z zaparciami, poprawi stan zdrowia Waszych jelit, a nawet pozytywnie wpłynie na kondycję całego organizmu. Przygotuj następujące składniki. 1 imbir. 1 kurkuma w proszku. 1/2 limonki. 1 łyżka czystego miodu. 1 szklanka przefiltrowanej wody. Teraz jak zrobić? Imbir. Usuń skórkę. Dodaj imbir do wody i zagotuj. Pozostaw na średnim ogniu i gotuj na wolnym ogniu przez 5 lub 10 minut. Nie pozwól, aby mieszanina się zagotowała. Można jeść imbir w jakiejkolwiek formie. Starkowany lub wyciśnięty sok, a nawet plastry. Można również dodać imbir ziołowy. Herbata zwiększy skuteczne oczyszczenie jelita grubego. Imbir wspomagający trawienie poprzez pobudzenie wydzielania soków trawiennych łagodzi wzdęcia i pomaga w jelitu grubym skutecznie działać. Dodaj miód, sok z limonki i kurkumę i zamieszaj mieszaninę. Miód ma właściwości antyseptyczne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze i antybakteryjne. Zapewnia doskonałą ochronę przed rakiem jelita grubego. Pij tę herbatę co wieczór przed snem, aby Twoje ciało mogło wchłonąć zalety składników. Wasze ciała zostaną oczyszczone. Do zobaczenia w następnym filmie.
Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał, aby śledzić wszystkie filmy od nas. Dziękuję za uwagę i serdecznie pozdrawiam.